naczka sportowa to połączenie wrodzonego, naturalnego talentu, który ma każdy z nas, z dawką adrenaliny i spojrzeniem na wszystko z nowego punktu. To również zwiększanie elastyczności naszego ciała, kształtowanie sylwetki i poprawa pracy mózgu. Jako aktywność wspinaczka sportowa wymaga wysokiego poziomu umiejętności rozumienia problemów i dużej koncentracji. Rozwija zmysł planowania przestrzennego, pozwala na pokonywanie własnych lęków, uczy współpracy i wytwarza się w dążeniu do celu. Sportowiec wspinaczki musi krytycznie przeanalizować każdy z swoich stopni i chwytów przed wykonaniem ruchu. Wspinanie to sport, który angażuje wszystkie mięśnie naszego ciała. Mięśnie nóg, rąk, brzucha czy pleców, dzięki czemu są one mocniejsze. Jest to świetny trening dla całego naszego ciała. Trenując na ściance lub wspinając się po górach czy skałach, jesteśmy w stanie spalić aż od 500 do 900 kalorii na godzinę. Systematyczny wysiłek spinaczkowy sprzyja rozwijaniu i uzyskaniu wymarzonej sylwetki. Wybierając się pierwszy raz na ściankę, należy pamiętać o kilku istotnych rzeczach. Warto ubrać wygodne sportowe obuwie, najlepiej ze wzmocnionymi czubkami, a sam ubiór powinien zapewniać swobodę ruchu oraz wygodę. Resztę sprzętu można obecnie wypożyczyć. Oczywiście z czasem warto sobie zakupić buty spinaczkowe, woreczek na magnezję, uprząż, liny i przyrządy asekuracyjne. Magnezja to specjalny proszek, który zapobiega potknięciu się rąk, co sprawia, że nie ślizgają się one na chwytach. Wspinanie wpływa korzystnie na integrację sensoryczną. Uchwyty czy stopnie to nic innego jak duża dawka bodźców dotykowych, wzrokowych czy odczuć złożenia własnego ciała na ściance. Przed samym spinaniem ważna jest rozgrzewka, żeby uchronić nas przed kontuzjami. Rozgrzewka zwiększa elastyczność naszego ciała. Przy próbie sięgania do kolejnego stopnia lub uchwytu nasze mięśnie są rozciągane przez cały czas. Dzięki temu zwiększa się nasza ogólna elastyczność, która jest kluczowa we wszystkich etapach naszego życia. Pomoże Ci utrzymać doskonały zakres ruchu w stawach, dzięki czemu zmniejszy ryzyko wystąpienia kontuzji. Korzystnie wpływa na parametry krążeniowo-oddechowe, zwiększając tym samym wydolność naszego organizmu. To też dyscyplina, która nauczy nas polegania na innych. To od osoby asekuracyjnej zależy nasze bezpieczeństwo. Daje możliwość poznania nowych osób i nawiązania przyjaźni. To co, dziewczyny? Komu poleciłybyście tę dyscyplinę i dlaczego? Wszystkim, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie, świetnie się bawić podczas treningu, powinni spróbować. Ta dyscyplina daje wiele możliwości. Wspinaczka to nie tylko ścianka, ale też wspinaczka górska, czyli niosąca wiele wspaniałych wspomnień wycieczki. To naprawdę sport dla każdego. Ja jeszcze dodam, że każdy ruch, nawet regularny spacer, to krok do lepszego samopoczucia i wyraźnie poprawy naszego zdrowia. Pamiętajmy, że warto wprowadzić każdą aktywność fizyczną do naszego stylu życia. To co, na ścianę? Jasne, spróbujmy! I ty też spróbuj i wygrywaj zdrowie!